On bardzo funkowo. I dałem mu do H7. C. I H7 stąd, nie te. Żeby to zrobić. Hello guys, witam się krótko wszystkich. Taki special request, specjalne życzenie. Jednego z was, Seweryn Krajewski, nie spoczniemy w tej wersji koncertowej. A słuchajcie, ja w tej chwili nie pamiętam nawet melodii, wiecie, mam problemy, żeby zanucić tę melodię, ale mam nadzieję, że tu nie oszukałem was z melodią, na pewno nie oszukałem was z akordami, bo jest zrobione po Bożemu, tak? Ja poświęciłem chwilę czasu, zobaczyłem, co pan Seweryn Krajewski tam gra. On tam gra na początku... Prawda, coś tam sobie robi i potem ląduje tu, ja więc pominąłem te intro, ląduje tutaj na H7, wiecie. I robi... I tu zaczyna od e-moll, otwiera się wokal. I ty, prawda, i idzie piosenka. Więc przez całą piosenkę pan Seweryn Krajewski ma potworną pretensję do tego miejsca, tutaj, wiecie. Czy gra H7, prawda? Czy gra e-moll? Prawda? I to są jego smaczki takie, ależ mi mikrofon gwizdze, przepraszam. Więc cokolwiek, o, słuchajcie, jak to gramy, nie możemy przesadzać. Ja tam nie patrzyłem dokładnie, w którym miejscu, ale zawsze, zazwyczaj, ten, jak jest ten, to on wtedy ma zawsze ten. Bo tam jest miejsce, prawda, po wokalu. Czyli spróbujmy może tak sobie te H7 na początku, prawda? On uderza te H7 tak dość ciężko. I od dołu teraz. Jeszcze jestem tu, tak jakby trzymam część H7, ale od dołu uderzam struny i uderzam bas. I to, żeby mi na e-moll smapuj. I zaczyna się wokal. Zwróć. Prawda, tu było mi. To H7. Tiradam. 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 Znów. Mamy miejsce na oddech, prawda? On pewnie oddech bierze. Albo, prawda? Ale w tych miejscach, żeby nie nakładać tego za bardzo na wokal i żeby nie grać tego cały czas, bo to zrobi się troszeczkę niesmaczne. Ten smaczek straci urok, prawda? Pamiętajmy o tym, że zawsze na H7 to się dzieje i na E, tam gdzie... I na e-moll, bo jest e-moll i H7. Czyli... Ja teraz i kończy się fraza. Ja teraz nawet przesadzałem może z tą zagrybeczką, ale chcę, żebyście to robi ten klimat, wiecie, to jest właśnie koncert, to się różni. I tam się kończy, tam tiradam. I do G jedziemy. G-dur normalnie. I z tym, że o, ja tu słyszę wyraźne funky, wiecie, a... H7. Już tu możemy sobie poleczką na dwa. Na cztery. Pum, pum, pum. Z e-moll do H7. I potem jest C normalne. Wiecie, on gra na koncercie, gra tu, w tym momencie. Nie gra już tego potem. Ten jakby refrenik taki gra. I potem do C. Do H7 tu.
żeby zrobić swój smaczek. I znowu. Ducha 7. Ominmy smaczek. Tu jest smaczek, bo jest miejsce. Prawda? I to cała piosenka. Ja tu, wiecie, pomieszałem trochę tekst. Tam jeszcze dłużej jest tego. Tej jakby zwrotki. I cóż jeszcze? No, słuchajcie, jak to się dzieje? Może popatrzmy. Więc to jest H7, które lubi bardzo często używać Seweryn Krajewski. I cały ten, ta struna jest, więc to on jest normalnie tak. Coś mnie nie stroi, myślicie? Whatever, troszeczkę może. Więc to jest H7. I on zabiera pierwszy palec, trzymając te trzy tutaj. I tu idzie do drugiej struny, ok? I tu ma... Przy Emo się dzieje. A przy H się dzieje. Widzicie, tu jest ciasno, ja opuszkiem dotykam. Jakoś jak się gra, to prawda, tak na wyrybki, to ciężko. Jak gra się z akordami, to jest łatwiej. Chodzi o to, o ten pierwszy palec, wiecie. Ja nie gram kostką, ja to, wiecie, z ręki robię. Tak kończy się przed refrenem i dobiegł. Jest przed refrenem jest. Takie przebicie, prawda? To się nazywa tak potocznie. I potem na emoli. H7 stąd. Prawda? Więc to jest cały urok tego grania na żywo, prawda? Przypominam, żeby mieć, prawda, ten klimat, to jest te granie tu, mieć tą pretensję musimy cały czas do drugiej strony i pierwszego progu, prawda? Więc pan Seweryn Krajewski miał pretensje na tym koncercie do tego miejsca. Mam nadzieję, że ta pretensja udzieli się również i wam, gdy spróbujecie zagrać to nagranie. Bardzo prosta harmonia, emol H7. Przypominam, że on na koncercie gra tu potem już w tej pozycji, prawda? H i C, prawda? Nie robi tutaj. To widać na tym, on trzyma rękę. Na video, prawda? On trzyma rękę tu na 7 progu i 8. Więc to tak króciutko miałbym takie uwagi, prawda, żeby to zagrać tam troszeczkę, żeby to przypominało tą koncertową wersję. A słuchajcie, ja tam pominąłem intro, tak, ja jestem tego świadom, ale wiecie, to za dużo czasu by zajęło wyrzeźbić to intro. Tak, jestem za leniwy, ale myślę, że to też większości z was nie interesowało za bardzo, co on tam gra. On gra bardzo, bardzo oryginalnie, wiecie, tak po słowiańsku troszeczkę i po hindusku troszeczkę mi to pachnie, ale to intro ładnie siedzi tam. I przypominam, że na początku, jeszcze może w telegraficznym skrócie, uderzamy H7, prawda? I chcemy... I emol od dołu i bas uderzamy. I zaczyna się wokal, prawda? W tych miejscach, gdzie są wszystkie takie, gdzie nie ma tekstu... Ta-dam. Prawda? Tam możemy sobie dogrywać. Jeżeli naprawdę zainteresowani jesteście, możecie sprawdzić w nagraniu, prawda, gdzie on to robi. Ja tak troszeczkę na czuja to robię, mówiąc szczerze. I to więc tu w E i w H. Tu potem jest na koniec frazy, tam ja słyszę. I. Czyli on.
H uderza. I potem do G. I tu zapankować trzeba leciutko. Tu już możemy sobie polską polką. Umpa, umpa, to. Tu przyakcentować to C. I pamiętać, żeby wrócić na to H, nie zostać na tym. Bo w tym H mamy nasz smaczek do zagrania, o którym proszę, żebyście pamiętali. Prawda? Słuchajcie, wyciszam gitarę. Ja dzisiaj grałem na gitarze z Floyd Rose'em nawet, na swoim Ibanezie, żeby przybliżyć się brzmieniem do pana Krajewskiego. On grał tam na Jacksonie, mi się wydaje. Też z Floyd Rose'em chyba. Słuchajcie, gitara jest wyciszona, to znaczy, że już muszę się z wami pożegnać. Dziękuję ślicznie za wasz czas, pozdrawiam cieplutko. Jeżeli macie jakieś pytania w związku z tym, z tą piosenką, proszę zapytajcie w komentarz. Jestem do dyspozycji jak zawsze. Jeszcze raz dziękuję ślicznie za wasz czas. See you next time, guys. Take care. Bye, bye.